Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym panelu. Data 24 lutego 2022 roku zmieniła wszystko, zmieniła całą naszą rzeczywistość. Mam wrażenie, że do tej pory wpływa na tematy dyskusji na takich panelach, jak na jakich się znajdujemy na kongresie 590. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o roli mediów w czasie wojny, w czasie takiego napięcia międzynarodowego, jakie obserwujemy, a dzisiaj debatować będą Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej Codziennie, Telewizji Republika. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Adrian Stankowski, redaktor naczelny portalu GP Codziennie i Telewizji Republika. Witam serdecznie. Witam wszystkich Państwa również bardzo serdecznie. Chciałem zacząć od takiej pierwszej refleksji po wybuchu wojny, po tym w zasadzie nasileniu się działań wojennych w ubiegłym roku. Słyszeliśmy trudno powiedzieć, czy od rosyjskich troli, czy w ogóle wśród społeczeństwa takie stwierdzenie, że na wojnie prawda umiera pierwsza. Słyszeliśmy to szczególnie, mam wrażenie, ze strony rosyjskiej. Panowie, czy rzeczywiście tak jest, że na wojnie prawda umiera pierwsza i czy media są skazane na wpisywanie się w konflikt, ale i jednocześnie, co tu dużo mówić, na uprawianie tej czy innej propagandy. Jak odnaleźć prawdę na wojnie? Tomasz Sakiewicz. No, generalnie rzecz biorąc, zawsze pierwszy atak w czasie wojny odbywa się na łącza, na środki przekazu. Pamiętam, jak Jaruzelski wprowadzał stan wojenny. No to czego rano brakowało? Teleranka, tak? Wyłączono telewizję, wyłączono radio, a grupa komandosów zaatakowała, mimo tego, że była to państwowa telekomunikacja, zaatakowała o 12 w nocy siedzibę telekomunikacji, przecinając łącza, ponieważ nie byli przeszkoleni w wyłączaniu, to poprzecinali. Nawet taka wewnętrzna wojna zaczyna się zawsze od ataku na komunikację różnego typu. Dzisiaj ta komunikacja jest oczywiście dużo bardziej rozwinięta niż w czasach stanu wojennego, ale generalnie rzecz biorąc, odcięcie komunikacji i podawanie niesprawdzonych albo fałszywych informacji jest bardzo często istotnym elementem wojny. Wojna na Ukrainie rozpoczęła się kilka lat wcześniej od operacji Ghostwriter. Znaczy, można różnych momentów szukać oczywiście, bo ważnym elementem wojny na Ukrainie na pewno był atak na polską granicę od strony Białorusi, który był przykrywką dla przygotowań militarnych i ukrycia tego, że dziesiątki tysięcy żołnierzy i ciężki sprzęt jest ściągany. Ale dużo wcześniej się zaczęła operacja Ghostwriter, której sam byłem ofiarą, czyli próba przejęcia mediów, które można było uznać za drugą stronę, wiarygodnych dla drugiej strony, i nadawania treści albo dezinformujących, albo takich, które potem dezawuowały potencjalne źródło informacji. No, w moim przypadku wrzucono informację, że polskie wojska wchodzą na Białoruś. To był dzień, w którym akurat Rosjanie przerzucali dywizję powietrzno-desantową na polską granicę, wrzucili na mojego Twittera, na mojego Facebooka, przejęli pocztę. Ale takich wydarzeń było wtedy bardzo dużo, bo identyczne informacje pojawiły się na przykład na stronie Polaków na Białorusi wydawanej na emigracji. Czy pojawił się jakiś wywiad w ramach tej operacji, który miała rzekomo moja zastępczyni zrobić z szefem kwatery głównej NATO. No, tego typu dezinformacja ma charakter militarny, znaczy ma cele militarne, przy której na ogół jeszcze nie giną ludzie, chociaż czasem też likwiduje się dziennikarzy czy zastrasza, ale generalnie one mają wprowadzić dezinformację, mają obniżyć autorytet potencjalnych wrogów informacyjnych, za którego widać ja też zostałem uznany. I potem następują kolejne działania
Niestety część przekazu, który Rosjanie zamontowali w ramach przygotowania wojny, pozostało. Na przykład cała operacja antyszczepionkowa, niezależnie od debaty na temat szczepionek, była sponsorowana przez Rosję, dlatego że była, i nie chodziło nawet o przekonywanie do rosyjskiej szczepionki, bo to było nierealne, albo o pogłębienie problemów epidemicznych na Zachodzie, bo to w niewielkim stopniu się mogło udać, tylko o zbudowanie wiarygodnych kanałów informacyjnych, czyli przekazanie informacji, która buduje silne emocje i która powoduje, że inne źródła informacji stają się mniej wiarygodne. Czyli ten, kto przekazuje taką informację na zasadzie objawienia, zyskuje przewagę autorytetu. I Rosjanie budowali takie kanały informacyjne, którym w momencie wybuchu wojny, co ciekawe, właśnie tymi kanałami antyszczepionkowymi promowano propagandę antyukraińską. To do tego służyło. No i teraz jeszcze troszeczkę tutaj w tej sprawie o roli mediów. Bardzo istotne jest w przypadku dziennikarstwa, nie tylko ze względu na bezpieczeństwo państwa, ale też jakby misję wobec czytelnika, opisywanie tej sytuacji, wyjaśnianie tej sytuacji. Nie zawsze jest to możliwe, bo człowiek działający pod wpływem tak silnych impulsów emocjonalnych, jak na przykład kwestia debaty antyszczepionkowej, czy kwestia Wołynia w sprawie Ukraińców, wywołuje tak silne emocje, że bardzo często druga osoba działa tak samo zauroczona jak pod wpływem sekty. Tak? Czyli krytyka zostaje wyłączona albo bardzo ograniczona. I do tego prowadził te kanały. Ona na ogół nie ogarnia większości społeczeństwa. Ona ogarnia pewną część, ale ta część ma zdolność na przykład do bycia ciężarem politycznym, to znaczy przeważenia w jakimś głosowaniu, zmiany trendów politycznych. Znaczy to potem zaczyna odgrywać pewną rolę, tak? Że na przykład proszę zwrócić uwagę, że w tej kampanii politycznej żadna ze stron nie używa argumentu pomocy dla Ukrainy. Dlaczego? Dlatego, że argument został zohydzony. Mimo tego, że Polska jest super odbierana z powodu pomocy dla Ukrainy, mimo tego, że sami Polacy czują się dumni, to sam fakt pomocy dla Ukrainy został już wyjęty jako coś, co buduje kampanię polityka, tak? Że jest zbyt kontrowersyjny. Już w tej kampanii politycznej po żadnej ze stron nie istnieje. No więc trzeba sobie zdać sprawę, że media są elementem infrastruktury krytycznej państwa i to każdego państwa. Od tego zależy no niemal w równym stopniu bezpieczeństwo państwa, niemal równym jak od siły armii czy innych czynników, takich jak dostęp do źródeł energii. Nie ma przypadku w tym, że autor doktryny wojny hybrydowej generał Gerasimow, szef sztabu sił zbrojnych wojsk Federacji Rosyjskiej, no, który właśnie opracował całą doktrynę wojny hybrydowej, tę agresję informacyjną. Ta agresja informacyjna jest jednym z podstawowych narzędzi tej wojny informacyjnej i w czasie tego najgorętszego sporu na Polsce, który poprzedzał wojnę, wybuch wojny na Ukrainie. Mam na myśli no, ten napływ migrantów przywożonych przez Aleksandra Łukaszenka, a tak naprawdę przez Władimira Putina. To, co było zastraszające, ja do dzisiaj jestem pod wrażeniem tego faktu, to, że spora część mediów mainstreamowych w Polsce no, zachowywała się jak komunistyczna partia zachodniej Białorusi albo zachodniej Ukrainy. No niektórzy mają takie wręcz rodzinne tam parantele, ale konstatacja jest prosta. No stanęli jeden do jednego po stronie Aleksandra Łukaszenki. Pamiętamy te bzdury o jakimś tam człowieku, który 6 dni podobno w listopadzie, chyba to było, płynął w Bugu, a przeżył tylko dlatego, że nocami wyszedł telefon naładować. No to słynny Ibrahim. Tak, tak, to nieprawdopodobne rzeczy, ale to wszystko jest nic innego jak właśnie agresja informacyjna, którą szerzyły polskie media, media wydawane w Polsce. Pytałeś, Jacku, o to,
czy prawda ginie, jest pierwszą ofiarą wojny. No zależy jak na to spojrzymy, bo oczywiście w mediach ukraińskich nie znajdziemy na całe szczęście prawdy na temat relokacji czy lokalizacji jednostek ukraińskich. Natomiast myślę, że to jest po prostu pewne wyzwanie, działalność mediów w czasie wojny, w czasie kryzysu. Tutaj przykładem jest państwo Izrael, które no permanentnie znajduje się w stanie wojny, ale pomimo tego stanu potrafi praktykować demokrację, praktykować wolność słowa. To wymaga po prostu pewnej odpowiedzialności. Znaczy sami dziennikarze muszą wiedzieć, gdzie taka debata ma swoje granice, bo nie chodzi o to, żeby były jakieś tematy tabu, znaczy oprócz lokalizacji jednostek i tym podobnych tematów, ale chodzi o to, żeby do tej wolności słowa podchodzić odpowiedzialnie, no właśnie, żeby się nie zachowywać jak pan poseł Sterczewski, który tam z torbą biegał po granicy, bo niektórzy publicyści tak się zachowują do dzisiaj. Nie dało się zdjąć tutaj wspomnianej operacji Ghostwriter z tematu, tak, te maile Dworczyka były cały czas pożywką dla jednej ze stron sceny politycznej, wbrew jakiejkolwiek odpowiedzialności. Przecież wiadomo, to sytuacja jest taka, że to NATO uznało, że to już nawet nie jest żaden nasz minister czy ktoś, ale NATO uznało, że NATO jest celem takiej agresji informatyczno-informacyjnej, do której wykorzystuje się częściowo wykradzione maile prawdziwe, potem się można podsuwać maile zupełnie już spreparowane albo spreparowane tylko troszkę. No to jest szalenie niebezpieczna zabawa, rozmawianie o treści takich maili, bo jedyną zresztą obroną przed taką agresją jest bardzo wstrzemięźliwy stosunek do źródeł tych informacji. No ja się pytam, no na przykład w tej sprawie, jakie całe redakcje miały drugie źródło informacji, bo jest u dziennikarzy zasada, jak wiadomo, dwóch źródeł informacji, żeby informacje można było traktować jak informacje, no to musi być sprawdzona w dwóch źródłach. No a tutaj jedynym źródłem była, przepraszam bardzo, ruska aplikacja i na tej podstawie tworzono wielomiesięczne całe kanonady informacyjne. No to jest właśnie dla mnie przykład braku odpowiedzialności w debacie politycznej, bo naprawdę to nie jest tak, że jakikolwiek temat powinien być zupełnie wyjęty spod wolności słowa, spod debaty publicznej, spod krytyki. No tyle, że właśnie gdzieś tam trzeba zachować proporcje, zachować to, co jest po prostu polską racją stanu, bo to wydaje mi się, że to jest taki świetny przykład, jak w Soczewce, pokazujący, gdzie się poruszać już nie powinniśmy. No właśnie, bo tutaj wydaje się, że są jakby dwie ścieżki. Mam takie wrażenie reakcji. Albo wszystkie media są jednym frontem i bronią polskiej racji stanu, tak jak ją definiują. Albo stawiamy na pluralizm i uznajemy, że ta droga do, czy też każdy może mieć swoje własne spostrzeżenie. Pamiętam, czytając historię II wojny światowej, czytając o dezinformacjach, które robiły media z obu stron w tego wielkiego konfliktu. Na przykład w mediach niemieckich inspirowali konkretnie Brytyjczycy. Pamiętam taki przypadek, że inspirowali, że ich armia posiada wyszkolone rekiny ludojady, a sami Brytyjczycy są zdolni do tego, żeby podpalić wodę. Oczywiście to nie była prawda, no ale media to podawały, no, jak rozumiem, wszystkie gremialnie, żeby bronić się
broń, żeby straszyć, jakoś wpływać na przeciwników. Pytanie jest teraz zasadnicze takie, czy idąc tak jednym frontem w XXI wieku, nie narazilibyśmy się na to, co obserwowaliśmy chociażby w czasie pandemii koronawirusa, że oto paradoksalnie napędzilibyśmy, mówiąc to samo, co TVN, co portal Onet, napędzilibyśmy po prostu wrażenie, że czegoś opinii publicznej nie mówimy. Czy to nie jest tak, że to jest z obu stron zarówno konkurencja, jak i jeden przekaz jest niebezpieczny? Jak wy do tego podchodzicie? W ogóle jest problem podawania informacji w takiej formie, żeby widza nie oszukać, nie zmanipulować zgodnie z intencją tego, kto chciałby manipulować, tak? No bo wyobraźmy sobie, że znany polityk wychodzi i ogłasza, że drugi jest pedofilem. Nie przedstawia na to żadnych dowodów. I teraz załóżmy, że podajemy pierwszą część zdania. Pan X ogłosił, że znany polityk jest pedofilem. Powiedzieliśmy prawdę. Tak? Powiedzieliśmy prawdę, bo ten pan X ogłosił. Niemniej, skoro my to powtórzyliśmy, u widza czy u słuchacza może powstać wrażenie, że w jakiś sposób dowierzamy tej informacji. My nie mamy do niej żadnej stosunku, my tylko przekazujemy. Ale widz i słuchacz nie jest przyzwyczajony do takiego filtrowania, takiej analizy informacji jak dziennikarz. Może uważać, że skoro informacja podana, to coś jest na rzecz. Więc podanie na przykład drugiej części, że nie przedstawił na to żadnych dowodów, już bardzo mocno zabezpiecza widza przed wpływem autorytetu dziennikarza, tak? Znaczy, który w tym wypadku może oszukać tego widza. Mamy taką sytuację, to było, nie pamiętam, gdzieś z początku lat 50. czy 60. gdzieś Wielka Brytania wykonała jakąś akcję militarną czy z Izrael może, już nie pamiętam, o które państwo chodziło, ale w Afryce. BBC dostało taką informację w formie przecieku i podało. Podało, że rozpoczęły się działania militarne. I oni podali w ten sposób. Według niepotwierdzonych informacji jednoźródłowych to i to państwo zaatakowało to i to państwo. Szukamy potwierdzenia tej informacji. I można powiedzieć, zachowali się profesjonalnie. Bo uprzedzili widza, że ta informacja może być nieprawdziwa, że jest jednoźródłowa, czyli może być też efektem jakiejś manipulacji czy przesady nawet, albo pomyłki. Niemniej jako pierwsi zdołali podać tą informację. Czyli wolno podawać informacje nawet takie, co do których nie jesteśmy pewni, czy są prawdziwe, tylko trzeba pokazać, jaki dystans może dzielić tą informację od prawdy. Tak? Czyli jeżeli ktoś podaje pogodę i powoła się na Instytut Meteorologii, to nie odpowiada za to, że jutro nie pada deszcz, tylko prognozę sporządził największy autorytet w sprawie pogody, Instytut Meteorologii. A jeśli ktoś poda informację, że będzie padał deszcz, nie poda takiego źródła, to bierze odpowiedzialność za to, że ludzie wzięli parasolki czy ubrali płaszcze, ponieważ to ludzie jemu mają zaufać. Tak? Znaczy, jeżeli on podaje bez podania takiego źródła, więc pokazanie i dystansu, i źródła, i stopnia prawdopodobieństwa, i też stopnia wiarygodności, to jest już trudniejsze, bo to jest bardzo ocenne. Tak? Znaczy, jeżeli dany polityk czy dane źródło wielokrotnie zostało przyłapane na nieprawdzie, ale to znaczy to wielokrotnie to też jest trudne do oceny. To jest jakby kwestia sumienia i mądrości dziennikarza. To podanie takiego dystansu chroni widza, słuchacza, czytelnika przed możliwością manipulacji ze strony źródła. A z kolei całkowite schowanie źródła pozwala też manipulować w innych miejscach. Tak? Znaczy, załóżmy, że nie podamy, bo źródło może być nieprawdziwe, może jest prawdziwe, ale nie mamy pewności. No to inne źródła, które to podadzą, zmanipulują tego widza, więc też go nie chronimy. Tak? Wzięcie odpowiedzialności to jest takie rozprawienie się z informacją, czyli ze stopniem jej wiarygodności, ze stopniem wiarygodności źródła, z możliwością weryfikacji. Niestety bycie dziennikarzem nie jest prostą sztuką. Nie jest prostą, ale Adriana bym zapytał o taką rzecz, jakby miał ocenić, jak polskie media sobie poradziły, bo ja mam takie mieszane uczucia, oczywiście
Na przykład w sprawie uchodźców i opieki nad uchodźcami media względnie się z sobą zgadzały, podziwiały, mam wrażenie, też heroizm i Polaków i pomoc taką spontaniczną. Z drugiej strony no, pojawia się chociażby taka sprawa jak ataki na chociażby karabinki GROT i całą kampanię Onetu, który no, jakby co tu dużo mówić, no, sprawia wrażenie, jakby oszalał w tej materii, mówiąc, że wysłaliśmy wadliwe karabinki na front do Ukrainy. Jak ty oceniasz, jak polscy dziennikarze gremialnie zdają egzamin w czasie? No, w sprawie przyjmowania naszych gości z Ukrainy tu była zgoda, ale też nie do końca, bo już była suflowana w mediach lewicowych taka oto narracja, że to jest sukces samorządów, zwykłych ludzi, no ale już rząd z tym kompletnie nie miał nic wspólnego rzekomo. No to jest oczywiście nieprawdziwe, to jest wielki nasz sukces wspólnie osiągnięty i w ogóle takie różnicowanie, szukanie dziury w całym jest w tym przypadku naprawdę czymś bardzo zasmucającym, zwłaszcza, że to jest kwestia, która zrobiła wrażenie rzeczywiście na całym świecie. Naprawdę, no, towarzyszyłem na przykład premierowi w wizycie w Waszyngtonie i poszliśmy sobie w gronie dziennikarskim do pubu. Jak się tam dowiedziała obsługa, że my jesteśmy z Polski, to naprawdę przynieśli nam po kolejce jeszcze gratis, krzycząc zresztą sława Ukrainie. To trochę zabawne, ale naprawdę no, to prestiż Polski i Polaków urósł dzięki tej postawie niebywalej, doceńmy to. Natomiast ja sądzę, że a propos tego przykładu z bronią, którą tam niezgodnie z prawdą opisywał Onet, bo tam pisali o jakichś rzekomych testów, jak się troszkę ktoś zna na broni, to wie, że nie ma takiej broni, która by przetrzymała taki test, który oni tam przeprowadzili. Najpierw to tam wykąpali w jakimś oleju, a potem utytuali w piasku. To tak nie działa jednak. Ale podałbym kilka takich przykładów z głowy. Była kwestia zboża, była kwestia cen chleba, też wyolbrzymiana. Była kwestia samolotów, kwestia patriotów i przemieszczania, ich umieszczenia. No, znaczy, to jest cały zalew dezinformacji w Polsce. To ja o tym wielokrotnie mówiłem, że tak jak rano otwieram portale, gazety, tam no, z obowiązku czytam, staram się czytać, przeglądać chociaż wszystko, no to mam takie wrażenie jakiejś takiej góry błota, lawiny błota, które na mnie zjeżdża i że w ogóle nie dam rady tego powstrzymać żadną miarą, a jednak się jakoś udaje od wielu lat. Ja myślę, że ten pluralizm w mediach jednak po prostu wydaje zdrowe owoce, bo to tutaj co prawda jest tak, że te dezinformacje trzeba dopiero odkłonywać. Ale utrudnia Rosjanom wrzutki czy ułatwia? To oczywiście taka dezinformacja ułatwia i w ogóle chaos i taki bardzo silny podział polityczny. U niektórych ludzi jest odruch taki, że no, tych mediów to w ogóle nie czytamy, niezależnie co tam by było napisane. Natomiast sam ten pluralizm mediów jednak daje rezultaty, że jednak te takie najgrubsze kampanie się udaje odwojować, chociaż tutaj jest taka sytuacja, że jakby ciągle jest defensywa, że ciągle trzeba coś nadrabiać. Zresztą ta ilość tej dezinformacji jest przerażająca, bo nie wszystko się da, nie wszystkim można się zajmować. Na przykład media lewicowe się nagle zaczęły zajmować tym, że rzekomo Jarosław
Kaczyński miał buty brudne. Ja pytałem, co to ma w ogóle za znaczenie, mają czyste czy brudne, ale już była tam cała akcja na ten temat i oczywiście nikt po drugiej stronie nie miał siły ani ochoty się tym zajmować, w związku z tym no pewnie jakoś tam u niektórych utrwalił się obraz, że miał pan premier, dzisiaj został wicepremierem, miał brudne buty. No wielka rzecz, ale z takich drobiazgów buduje się obraz. To też miejmy świadomość, że suma takich drobiazgów, taki kiedyś były zabawa, wytęż wzrok i znajdź 20 szczegółów. Tutaj tych szczegółów są tysiące i jesteśmy nimi bombardowani od wielu lat. Jak nie dziki, to wiewiórki, jak nie, już nie będę przypominał konie z Janowej. Po prostu od samego początku jest taka nawała rozmaitych głupot. Najlepsza metoda to jest podawać rzetelne dane. Ja pamiętam, ta dyskusja o dzikach się skończyła wtedy, kiedy ja w takim bardzo popularnym programie w telewizji publicznej podałem po prostu dane, ile zostało wydanych zezwoleń na odstrzał dzików i z tych danych wynikało, że po prostu kompletnie te ilość tych zezwoleń nie odbiega od średniej z lat 10 poprzednich. A była dużo niższa niż na przykład w Niemczech. No tak. I w ogóle cała awantura jest kompletnym wymysłem i burzą medialną. Ja pamiętam, że się skończyła w momencie, kiedy Komisja Europejska powiedziała, że trzeba. Nie można, ale nawet trzeba. O, no to już Roma locuta, causa finita. Tak. Chciałem zapytać, bo ten nasz wewnętrzny konflikt, też rozmawiamy tutaj o pewnych absurdach, które słyszymy i z którymi się musimy mierzyć, o dezinformacjach. Znajdujemy się teraz w trakcie, mam wrażenie, że na początku wielkiej dyskusji o resecie i o tym, czego dokonywał Donald Tusk w czasie swojego premierostwa. I tutaj też mamy absurdalną zupełnie dyskusję, mam wrażenie, że sprowadza nam równolegle dyskutujemy o tym, czy ten reset, który robił Donald Tusk, robił na zlecenie PiSu, czy jednak nie, czy Antoni Macierewicz mu kazał. To już te tezy się pojawiają. Czy taka debata nie jest jednak patologiczna i znowuż, czy nie ułatwia jednak, nie sprawia, że stajemy się po prostu społeczeństwem bardziej miękkim, niezdolnym do obrony własnej racji stanu? Tomasz Sakiewicz. Gdyby to była dyskusja, znaczy dyskusja polegająca na tym, że się ścierają argumenty, przedstawia się argumenty za, przeciw, widz, czytelnik, słuchacz ma okazję wybrać sobie te argumenty, no to można powiedzieć, to bardzo dobrze, że jest ostra dyskusja. W ogóle nie ma nic lepszego dla demokracji niż ostra dyskusja. To jest sól demokracji. W ogóle wybory bez debaty, solidnej debaty są atrapą. Tak? Znaczy, w ogóle jak ludzie nie mogą sobie przeciwstawić racji. No ale w przypadku resetu mamy chyba ideał tego, co nam proponowano w istocie postkomunizmu. To znaczy, po pierwsze, jest ogromna nagonka i nacisk na to, żeby nie oglądać tego filmu. A po drugie, żeby ocenić ten film jako nierzetelny. Najwyższy poziom oceny nierzetelności filmu Reset, czy tych kolejnych odcinków, jest wśród tych, którzy go nie oglądali. Ale są tacy, którzy nie oglądali, ale recenzują innym i opowiadają, o czym jest na Zachodzie. Tak, znaczy podobno z morą PRL-u były recenzje ze sztuk, które się nie odbyły, bo autor mniej więcej wiedział, o czym będzie sztuka, pisał recenzję, po czym okazało się, że tam główny wykonujący zachorował, czy światło zgasło w teatrze, a recenzja już niestety poszła wcześniej. I trochę debata o resecie to są takie recenzje ze sztuki, która się odbyła, ale której oni nie widzieli, tak? Albo się odbyła na inny temat. Mamy do czynienia po prostu z bezczelnym oszustwem. Znaczy ci, którzy wygłaszają te poglądy jakiekolwiek krytycznie, nie oglądając programu, mówią, słuchajcie, a teraz was oszukam. Także to po prostu to jest jedno zdanie tylko powiedzieć. Teraz będę wam kłamał, bo cokolwiek nie powiedzą, nie znając tego filmu, jakakolwiek zdecydowana ocena jest zwykłym, bezczelnym oszustwem. No nie może się opierać na prawdzie, ponieważ oni tej prawdy w ogóle nie znają. Tak? Znaczy, i o ile ktoś nie ma wpisane w
dowód Jasnowic i wie wszystko na zasadzie objawienia, no to nie ma prawa się wypowiadać. Znaczy, to jest taki oczywisty wymóg przyzwoitości, już nie dziennikarskiej, ale w ogóle publicznej, że jak o czymś nie wiem, to uprzedzam, że nie wiem, mogę przypuszczać, ale że nie wiem. Tak? Natomiast powiedzenie nie oglądałem, ale film jest bez sensu, jest po prostu z założenia oszustwem. Znaczy, to jest takie bezczelne oszustwo, ale mamy taki standard i taki poziom debaty, w której znaczna część opinii publicznej akceptuje to, że jest oszukiwana, że tak bezczelnie oszukiwana. Ja bym podał reset, no to sprawa skomplikowana, szpiedzy, zdrady i tak dalej, ale jest taki dosyć prosty przykład. Puszcza Białowieska, niezwykle ważny dobrobyt narodowy, tak ważny, że aż Unia Europejska interweniowała. Tak, trzeba było zainterweniować, ponieważ bezrozumny minister Szyszko wycinał drzewa, jak popadło, wprowadzono zakaz wycinania, wyegzekwowano. Tak? Polski rząd się ugiął, wyegzekwowano. No, skoro ta puszcza jest taka ważna, to te same media, które ci sami politycy, którzy kazali zobaczyć, co się takiego strasznego dzieje. Pokazywano te wywożone, wycięte drzewa. Ktoś się przywiązał, ktoś położył się pod traktorem, zepsuł tak maszynę. To powinni teraz tam pojechać i pokazać, jaki jest tego skutek. No przecież mieli rację, no to teraz puszcza rozkwitła. Tak? Kornik wyginął. No prawda jest inna. Skończyły się w ogóle informacje o Puszczy Białowieskiej. Nie podaje się. A nie podaje się z prostego powodu, ponieważ jest to jeden z niewielu miejsc w Polsce, w którym z kosmosu, dosłownie z kosmosu, widać skutki decyzji podjętej wspólnie, niestety przez nasze władze, przez Unię Europejską, pod naciskiem lewicowych lobby ekologicznych. To znaczy niewielkiej grupy drzew, którą zaatakowały korniki. Mamy miliony drzew wymarłych. To znaczy największa katastrofa ekologiczna w ogóle chyba w historii polskiego leśnictwa to jest właśnie dzisiaj Puszcza Białowieska. A gdzie są informacje o tym? Dlaczego ta informacja znikła? Dlaczego się nie podaje tej informacji? Tak? Że my akurat podajemy, tak? No ale w ogóle zdech pies, nie ma. Ja pamiętam taką informację, no, jak już cała awantura się skończyła, Gazeta Wyborcza próbowała z satelity namierzyć te największe wycinki i obszary wycięte i jej konstatacja była taka, że wprawdzie to była największa wycinka w historii Puszczy Białowieskiej, ale nie widać jej z satelity, bo była sprytna. Więc to była taka mniej więcej a propos tej dyskusji. Ale pytanie do Adriana, właśnie co my możemy zrobić, żeby rzeczywiście bardziej uodpornić się jako społeczeństwo na to wszystko, na te wady naszej debaty publicznej i jak oddzielić, bym powiedział, rację stanu od takiej naszej codzienności. Znaczy, ja właśnie otworzyłem sobie, proszę Państwa, tu jest link, znaczy mam link do Gazety Polskiej, portalu naszego, gdzie pokazujemy numer Gazety Polskiej z 1831 roku, 31 stycznia, to jest drugi miesiąc powstania listopadowego. I o czym piszą nasi dziennikarze antenaci? No, o tym, że ówczesny IPN się zbiera, żeby zwalczać wpływy rosyjskie w Polsce. Naprawdę. Ujawnia agentów rosyjskich, listując tak jak na liście Macierewicza, tylko w sposób bardziej przystępny. To jest dostępne w sieci, wszystkim Państwu polecam, bo to bardzo pouczające. No to jest... Problem istnieje od 200 lat, jak Państwo widzą, no, nawet trochę dłużej. Z dużym hakiem, można tak powiedzieć. I to jest odpowiedź na Twoje pytanie, Jacku, bo co my możemy zrobić? Naprawdę powinniśmy odciąć się od obcych wpływów, bo powinniśmy, no przepraszam bardzo, no raz straciliśmy niepodległość na 150 lat. Przez to, że to tolerowane w Polsce był Jurgielt, były tolerowane obce wpływy i
teraz stoimy przed taką szansą, której być może, która być może nie będzie nam dana w historii, że obóz patriotyczny ma możliwości, żeby to rzeczywiście przeprowadzić. Bo tak w perspektywie ostatnich, no z dużym hakiem 200 lat, to właśnie teraz obóz patriotyczny jest najsilniejszy. I teraz można to zrobić, żeby pokazać te rosyjskie wpływy w Polsce, żeby nie dać się zaczarować, bo ta odmowa wiedzy, o której mówił Tomasz Sakiewicz, tak a propos, to ja pamiętam, taki był recenzent z gazety, przepraszam, z Życia Warszawy ówczesnego, który sam widziałem, po prostu spał na sztukach, a potem pisał recenzje, jak mu tam raz entuzjastyczne, raz zupełnie w inną stronę, ale sam widziałem, że po prostu nie miał prawa nic wiedzieć na ten temat. I to jest taka rzeczywiście odmowa wiedzy w nadziei, że tu się coś uratuje. Ruszyła cała fala znowu dezinformacji, a że tu będą właśnie karać, że będą odbierać, że nie wolno będzie kandydować, no kompletne bzdury. Bez świadomości tego, co to znaczy dla dziejów Polski. W perspektywie nie ostatnich tam 8-10 lat, tylko ostatnich 200 lat z dużym hakiem. Nasze biedy różne historyczne brały się właśnie zawsze z tolerowania obcych wpływów w Polsce. To jest oczywiście dyskusja i temat do dyskusji, jak to robić, bo to też nie chodzi o to, żeby tutaj jakieś polowanie na czarownicę zrobić, ale te rosyjskie wpływy trzeba tutaj, i zresztą nie tylko rosyjskie, w ogóle obce. Ja zawsze mówię, że jesteśmy 80 lat po wojnie, a tolerujemy na naszym terenie działający niemiecki radiowęzeł wciąż. No to jest sytuacja kompletnie nienormalna, bo to są właśnie te obce wpływy. Te obce wpływy są nie tylko w przypadku byłego premiera, ale w przypadku wielu wydziałów uniwersyteckich, które tolerowały stypendia z Gazpromu i tak dalej, i tak dalej. To by byli w kulturze działacze kultury i artyści, którzy chcieli reaktywować, prawda, nawet reaktywowali festiwal piosenki w Zielonej Górze. No to są wszystko rzeczy, nad którymi trzeba się zastanowić i które trzeba pokazać. Przede wszystkim trzeba pokazać prawdę o tym, o tych faktach. No ale ta prawda jest, bo to już widać, tak, że jest po prostu zabójcza dla obozu premiera Tuska. No tylko, ale, że z tego trzeba wyciągać wnioski. No, ale właśnie w Niemczech, jeszcze już tylko ostatnie zdanie. W Niemczech nikomu do głowy nie przychodzi, żeby były kanclerz Schröder znowu został kanclerzem. A ja się zastanawiam, czy rzeczywiście wychodzi bokiem i tak rzeczywiście jest to dyskredytujące. Obserwuję jedną osobę, nie jestem w stanie pewnie śledzić wszystkich wpływów, ale obserwuję bacznie jednego polityka. Gość, najpierw powiem, czym zasłynął, później jego nazwisko. Gość nie ukrywa, że do polityki wszedł dlatego, że pojawiło się embargo na polskie produkty ze strony Rosji i on wszedł do polityki z hasłem przywrócenia handlu z Rosją. Tuż przed wojną, przed 24 lutego blokował najważniejsze drogi w kraju. Tuż po wybuchu wojny mówił, że robił konferencje prasowe na stacji benzynowej, strasząc benzyną po 10 zł. Przez lata organizował kampanie antyukraińskie, takie już bym powiedział bardzo, bardzo dosadne już, żeby nie nazwać tego inaczej. No i gość w tym momencie szykuje się do tego, żeby kandydować do Sejmu. Jego partia Agrounia, bo mówimy oczywiście o Michale Kołodziejczaku, jest potencjalnie brana jako partner do koalicji, do rozmowy. Dlaczego tak się dzieje?
To już będzie pewnie jedno z ostatnich pytań. Dlaczego to nie działa? Dlaczego nazywamy tych ludzi? Przecież no nikt nie, to on wygląda jak kaczka, ma dziób jak kaczka. Dlaczego ludzie nadal tego nie widzą? Ja jestem współautorem książki o Andrzeju Leperze i się zajmowałem przez lata w gazecie też jego karierą, obserwowałem go, opisywałem, miałem kontakt z działaczami, zarówno takimi, którzy przy nim zostali, jak i takimi, którzy się z nim pokłócili, więc można powiedzieć takie informacje z pierwszej ręki. No, pan Kołodziejczak jest taką nowszą emanacją Andrzeja Lepera i jakby no, trochę na podobnych zasadach działa. Tylko Andrzej Leper w pewnym momencie zyskiwał poparcie rzędu nawet kilkunastu procent i stał się koalicjantem rządowym. Jak się okazało, był wygodny koalicjant ze wszystkimi, i z PiS-em, i z SLD ewentualnie. Także była de facto nawet nieformalna koalicja z SLD, bo nawet się dogadywał z Millerem, żeby ogrywać PSL, to były na tyle silne. Istnienie tego typu ludzi zawsze wynika z chaosu informacyjnego, to znaczy z tego, że tradycyjne źródła informacji tracą wiarygodność i nie można ocenić rzeczy w sposób oczywisty, oczywiście niegodziwych, oczywiście skandalicznych, tak jak one na to zasługują. To znaczy, jeżeli media, które były uważane za czołowy autorytet, typu Gazeta Wyborcza, TVN, no w oczach większości ludzi się kompromitują, tak? Coraz więcej ludzi odmawia wiarygodności tym mediom. Ciągle mają dosyć wysokie w badaniach skalę poparcia, ale coraz więcej ludzi nie ufa. Z kolei są dezawuowane te media, które powstają nowe, jako konkurencja. No to powstaje nisza na pewien przekaz informacyjny, który nie potrzebuje autorytetu. I tacy politycy, oprócz tego, że są używani przez tradycyjny świat polityki i często promowani, przypadek Lepera to jest dokładnie przypadek, że go Mietek Wachowski wyłowił dosłownie z tłumu protestujących i postawił na niego, jego kariera zaczyna się po rozmowie w kancelarii prezydenta Wałęsy z Wachowskim. Kołodziejczak trochę też na tej zasadzie zostaje wyłowiony jako jeden z potencjalnych buntowników, jako użyteczna, to jednak ich już poplecznicy, ci, którzy są w stanie na nich głosować, popierać, są ukształtowani przez źródła informacji, które nie potrzebują autorytetu i nie potrzebują wiarygodności. Tak? Znaczy wręcz przeciwnie. Są pewnym objawem buntu przeciwko temu, co jest, ale wynika też ze słabości systemu medialnego. Generalnie w utrwalonych demokracjach tacy politycy istnieją, ale oni są absolutnym marginesem. To znaczy oni nie są w stanie się przebić, no bo ponieważ normalny człowiek sobie nie wyobraża, że może powierzyć losy swojej rodziny, swoich dzieci. Nawet jeśli na jakieś radykalne idee głosuje, to one są w pewnych granicach unormowane. Tak? To już ma pewne wyobrażenie, co jest bezpieczne, co nie jest bezpieczne. Natomiast w momencie, kiedy ten system się jeszcze tworzy, to rzeczywiście tacy politycy mają swoje nisze i są bardzo często przez państwa autorytarne też promowani. Znaczy, typu Rosja, Białoruś, Chiny są wykorzystywani do jakichś akcji. No, wiem, że Leper z Łukaszenką się spotykał, tak pan Kołodziejczak. Pewnie jego miłość do Putina nie bierze się tak zupełnie z niczego. Tak? Znaczy, jak się człowiek przyjrzy, to zawsze tam znajdzie jakieś bardziej konkretne źródło. Adrian, to ciebie poproszę o podsumowanie naszej debaty, bo niechybnie zbliżamy się do końca. Zasadniczym problemem polskich mediów i polskiego całego obiegu informacji jest to, że rzeczywiście pewne postawy no, nie budzą wstydu. Znaczy nikt się nie wstydzi tego, że prowadził politykę prorosyjską. To jest rzecz, która... Znaczy, myślę sobie, że można, mam wrażenie, że w polskich mediach dopuszczalna jest polityka prorosyjska, o ile łączy się z polityką antypisowską.
No właśnie, bo tu problem polega na tym, że znaczna część tego wyborców opozycji to nie są wyborcy, tylko bardziej taka sekta karmiąca się nienawiścią wokół tego, wokół niechęci do Prawa i Sprawiedliwości, do Zjednoczonej Prawicy koncentrują się wszystkie te emocje i w zasadzie tam ta emocja im wystarcza. Mało tego, oni to są tacy ludzie, którzy potrzebują codziennej takiej pożywki, dlaczego ja dziś akurat nienawidzę Jarosława Kaczyńskiego, jaki jest dzisiaj, no właśnie te buty tam rzekomo brudne, to jest taki jeden z tysiąca kamyczków, które są właśnie jakimś takim powodem czy pretekstem. I to jest oczywiście obraz straszliwy, bo tutaj nie ma racjonalnej debaty, nie ma. Znaczy ci ludzie za uprawniony powód do tego, żeby nienawidzieć, nie wiem, Antoniego Macierewicza, wpatrują się jak w obrazek w pana Tomasza Piątka i jego tam jakieś diagramy, z których wynika, że firma Lockheed Martin jest współwłasnością rosyjską i Antoniego Macierewicza, no, na przykład. To tam, znaczy ze zdrowym rozsądkiem, jakkolwiek pojmowanym, nie ma nic wspólnego. Moim ulubioną informacją jest, absolutnie tego nikt nie przebije, że Antoni Macierewicz ma wpływy w rodzinach nowojorskich Gambino i Genovese. To jest. O, to na przykład. To nie wiedziałem, ale. Tak, tak. Rezydentem Macierewicza jest Edmund Janinger. Z panem marszałkiem Macierewiczem co tydzień w moim programie w Telewizji Republika. No to jest absolutna aberracja, ale celowo utrzymywana taka absolutna aberracja, żeby nie rozmawiać na temat polskich problemów, na temat co to jest ta praworządność, o którą nas tutaj ciągle młotkują. Co to za dyktatura, w której nikt nie siedzi w więzieniu z przyczyn politycznych? Gdzie są ofiary tej dyktatury? Przecież to jest wszystko dla bardzo skromnych umysłów są te narracje. No ale jak widać wystarczają, tak? I to jest rzecz, która jest problemem polskiej debaty i polskich tej całej tej otuliny medialnej. Myślę, że to też jest wynikiem troszkę lekceważenia mediów przez obóz prawicy swoją drogą, bo to jest. Media wymagają też do prawidłowego funkcjonowania też otoczenia, tak? Otoczenia biznesowego, otoczenia technicznego. To wszystko nie funkcjonuje w Polsce tak, jak powinno. Tu jeszcze dużo, dużo mamy do zrobienia, żeby rzeczywistą równowagę w tym zakresie uzyskać, to znaczy media będą się na tyle sprzedawać, na ile będą je kupować. Taka powinna być naturalna relacja. W Polsce to jest jeszcze dużo, dużo przed nami. Panowie, dziękuję serdecznie za. Ja, jeżeli można, bym tylko dopowiedział jeszcze tylko jedno zdanie, bo to mało powiedzieliśmy, jak się przed tym bronić, a jest strasznie prosta zasada, która pomaga widzowi, słuchaczowi, czytelnikowi. Jak zostałem redaktorem naczelnym, to dosłownie w pierwszych dniach napisałem, na kogo będę głosował w zbliżających się wtedy wyborach prezydenckich. Forsowano wtedy tak zwane wersje przeźroczystego dziennikarza, takie, które nie ma poglądów. Przecież to jest nieprawda. Znaczy, dziennikarze mają poglądy tak jak wszyscy inni. Mało tego, te poglądy czasem bardzo mocno przebijają w ich twórczości, a chowanie słabo wychodzi, bo to po prostu jest sprytniejsza manipulacja. Trzeba zachować się odwrotnie. To znaczy nie o to chodzi, żeby w każdej informacji wrzucić swoje poglądy, tylko żeby widz, słuchacz, czytelnik wiedział, jaki jest też dystans autora tej informacji, czy nawet szefa tej redakcji do danej informacji. Także ona może posłuchać, w Stanach na przykład to jest obyczaj dość powszechny, także redaktor naczelny ogłasza, na kogo będzie głosował, na którego kandydata, że on jest republikaninem lub demokratą. Tak? I niezależnie od maksymalnych starań uczciwości autora wie, że to jest przez
pewien filtr jednak jego sposobu myślenia przepuszczane. I okej, widz sobie z tym poradzi, czy czytelnik sobie z tym poradzi. Natomiast no, wersja przeźroczystych dziennikarzy to jest taka, że mamy uczciwych dziennikarzy po prawej stronie, którzy potrafią się przyznać swoich poglądów i mamy w TVN-ie dziennikarzy przeźroczystych. Tak? Przecież bez poglądów. Oni nie mają poglądów. To znaczy oni po prostu uczciwie tylko relacjonują. A potem się okazuje, że to są kompletne bzdury z ogromną jeszcze zajadłością podawane wobec jednej strony i ogromną miłością wobec drugiej. Tak? Znaczy, który wariant jest uczciwszy? No po prostu powiedzieć, kim jestem. Tak? Powiedzieć, kim jestem, a mimo to starać się, żeby ta informacja była jak najbardziej rzetelna. Dziękuję serdecznie za dzisiejszą debatę. Brali w niej udział Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej Codziennie. Dziękuję bardzo. Adrian Stankowski, redaktor naczelny portalu GP Codziennie i dziennikarz Telewizji Republika. Dziękuję bardzo. I również ja dziękuję Państwu, Jacek Liziniewicz, również redaktor Gazety Polskiej i Gazety Polskiej Codziennie. Dziękuję bardzo. I zapraszam do Telewizji Republika, która będzie dzisiejszą debatę wieczorem retransmitować. Dziękujemy bardzo.